serdecznie witamy Państwa w siódmym odcinku magazynu Sportowy Ostrowiec. Centralny punkt stadionu piłkarskiego KSZO, twierdzy hutniczej jedenastki. Proszę Państwa, tu przed wojną nasz zespół zainaugurował rozgrywki o Mistrzostwo Centralnego Okręgu Przemysłowego. W czasie wojny tu stały czołgi niemieckie. Po wojnie nasz klub wychował reprezentantów Polski w różnych kategoriach wiekowych. Tu w 1997 roku w pamiętnym meczu KSZO Gromi Świt Nowy Dwór Mazowiecki awansujemy do Ekstraklasy. Tu też grała reprezentacja Polski z takimi przeciwnikami jak Nowa Zelandia, jak Litwa, jak San Marino. I tu na tej płycie grali nasi dzisiaj bardzo mili goście. Tak jest. A naszymi gośćmi w studiu są pan obecnie trener Tadeusz Krawiec. Witam wszystkich. Oraz pan trener Rafał Wójcik. Witam również serdecznie. Tadziu Krawiec jeszcze niedawno z tej ławeczki dowodził ostrowieckim KSZO. A parę ładnych lat wstecz, jak sobie wspominaliśmy tu dzisiaj w studiu, obaj po tej Mudawie biegali. Tadziu 76 występów w Ekstraklasie. Rafał, zanim przyszedł do KSZO 16 w Wiśle Kraków. Na tym boisku dużo serducha i zdrowia zostawione przez obu zawodników. Obecnie wybrali fach trenerski i między innymi o tym też w dzisiejszym magazynie. No właśnie, ale bardzo chcemy zacząć z takiego grubego C, więc ja się tutaj będę posiłkował wpisem jednego z internautów, który pisze... Anonimowym? Anonimowy. Nasz internauta pisze: Tadeusz Krawiec lub Rafał Wójcik, trenerem KSZO od 1 lipca. Wiem, co pisze. No właśnie, panowie, który z panów zostanie trenerem KSZO? Głosujemy? Ja myślę, że możemy rzucić monetą i się okaże. Tak naprawdę to no nie, myślę, że też kandydatów jest na pewno więcej, bo na pewno tutaj wybieramy tutaj z tego miasta, bo my może bliżej, może szukamy tutaj człowieka, który jest tak naprawdę bardzo emocjonalnie związany z tym klubem, ale nie zapominajmy też, że tutaj są też inni trenerzy, którzy też w jakimś stopniu trenują drużyny może w tej chwili z niższych lig, ale nie umniejszajmy też ich sukcesów i też uważam, że możemy z nich spokojnie zrobić kandydatów na trenera KSZO. Przede wszystkim no, w naszym fachu ważną rzeczą jest nie kierować się już żadnymi no, wpisami. Trudno nawet takie wpisy, że tak powiem, internetowe komentować. Na pewno to, że jesteśmy związani tutaj razem z kolegą Tadeuszem z Ostrowcem, paradoksalnie nie pomaga w byciu trenerem, ponieważ to jest bycie trenerem tej hutniczej jedenastki, tego zespołu jest jak bycie policjantem we własnym mieście. No nie zawsze się wychodzi na tego dobrego, prawda? Bo jak są sukcesy, oczywiście to wiemy dobrze, jak łaska kibica na pstrym koniu jeździ. Jeśli jest dobrze, oczywiście no to wszyscy chwalą. Natomiast jak jest czasem ciężko, że tak powiem, odnosić się i przechodzić po mieście i wchodzić do niektórych instytucji, jak się te mecze przegrywa, prawda? A wiadomo, że wynik zawsze jest sprawą wielu czynników. To, co tutaj ja też podkreślę, że jest, wydaje mi się, że w województwie też część trenerów bardzo ambitnych, których na pewno taka praca w KSZO by interesowała. Natomiast na ten moment akurat myśmy, jak już spróbowaliśmy tego, że tak powiem, tego zawodu na tym centralnym poziomie rozgrywkowym, no ze wszystkich sił będziemy się starać, przynajmniej ja, żeby zostać na tym centralnym szczeblu. No to powiedzcie mi tak, bo pracowaliście w KSZO, wiecie, że mamy wymagający nie tylko klub, nie tylko zarząd, ale przede wszystkim kibiców wymagających, którzy nie wybaczają trenerom błędów. Jakie cechy trener powinien mieć w Ostrowcu? Czy być, nie wiem, motywatorem, analitykiem? Bo chyba takie cechy trenerów, z takimi cechami trenerów mieliśmy do czynienia w tym właśnie minionym sezonie. Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim trener w tym mieście musi mieć stalowe nerwy. To jest od tego trzeba przede wszystkim zacząć. Natomiast na pewno środowiska, bo pracowałem już w kilku środowiskach, tu jest środowisko pohutnicze, podobnie jak w Stalowej Woli. Faktycznie ta publiczność jest bardzo specyficzna i bardzo wymagająca. Nie mówię to w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko faktycznie te porażki ludzie źle po prostu znoszą. Cechy
że tak powiem, mieszanka cech, jaki trener powinien posiadać, to jest to zawsze jakaś wypadkowa wszystkiego, bo i powinien być po trochu analitykiem i motywatorem i psychologiem. Natomiast w tym momencie jest trend taki, żeby jednak te wszystkie cechy, które gdzieś tam do tej pory pokutuje tak, że jeden człowiek powinien to wszystko obsługiwać, można powiedzieć. Ja uważam, że to powinno być rozłożone na kilku co najmniej członków sztabu szkoleniowego i te sztaby powinny być rozbudowane, tak jak to robi chociażby, wiadomo, możemy się rzucić od Legii, gdzie jest chyba 15 ludzi w sztabie szkoleniowym i wszyscy mają naprawdę co robić i ciężko pracują i później to przynosi w końcowym rozrachunku jakiś tam efekt i odnoszą sukcesy. No ja myślę, że przede wszystkim trener powinien wygrywać, no bo wyniki go zawsze bronią. Ja nawet mam taką maksymę, nie wiem, czy to ja wymyśliłem, czy to po kimś powiedziałem, że ładniej, wolę brzydko wygrywać niż ładnie przegrywać, bo tak naprawdę kibic zawsze się doczepi do nawet najlepiej rozegranego meczu, dlatego, że była porażka i zawsze trenera bronią wyniki. Myślę, że jest to w każdym klubie, czy to jest w Trzeostrowie, czy na Niwie Ekstraklasy, drugiej, pierwszej ligi, czy nawet tych niższych lig. Także przede wszystkim, jeżeli jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, jeżeli wygrałeś, to masz tydzień spokoju, tydzień spokojnej pracy. Gdy się coś nie uda, jeden mecz, drugi przegrany, już wkłada się jakaś niepewność, już jakieś dywagacje, już jakieś intrygi. Także myślę, że najważniejszą cechą to jest, żeby tych meczy było zdecydowanie więcej niż porażek czy remisów. No właśnie, panowie, za wami sezon, bo praktycznie już takie mocne ostatki. Krzyż za chwilkę kończy w Rzeszowie, ostatnia kolejka, sezon przechodzi do historii. Wy po tym sezonie dużo, dużo mocniejsi doświadczenia. Tak, zacząłeś tutaj, skończyłeś na Śląsku w Wyzwoju Katowice. Rafał również kolejne mocne doświadczenia, prawda? No bo kolejny też wymagający klub, który prowadziliście, to może od waszej strony, jak ten sezon wyglądał i rozwinęliście się jako panowie trenerzy? Ja myślę przede wszystkim, że ten sezon dla mnie jest olbrzymim sukcesem. Tak naprawdę odchodziłem z Krzo jako zostawiłem drużynę jako lider trzeciej ligi Małopolsko, Świętokrzyskie, Lubelsko-Podkarpackie, która się teraz połączyła. Ja się tutaj wtrącę, odchodziłeś jako trener roku. Tak. Doszliśmy wysoko w rozgrywkach Pucharu Polski, gdzie tak notabene dopiero ranka się tych rozgrywek się podniosła, kiedy okazało się, że przegraliśmy tutaj w meczu w Ostrowcu ze zdobywcą Pucharu Polski, czyli z Arką Gdynia. Przy prawie pełnym stadionie. Dokładnie. Poszedłem do Rozwoju Katowice i pomimo takiego dosyć kontrowersyjnego zwolnienia udało mi się utrzymać Rozwój w drugiej lidze, gdzie zdobyłem z tą drużyną 19 punktów. Budowałem drużynę praktycznie w 2 miesiące szybko i w pośpiechu. I te 19 punktów wystarczyło do utrzymania Rozwoju w drugiej lidze, bo ten ostatni mecz tak naprawdę beze mnie już nie miał na ligową, drugoligową tabelę żadnego wpływu. Jeżeli chodzi o taki rozwój trenerski, bardzo dużo nauczyłem się na poziomie tej drugiej ligi, zobaczyłem, jak to wszystko funkcjonuje. Naprawdę jest to duża zmiana na plus, fajne rozgrywki, fajne stadiony. Wszystko już dzieje się tak naprawdę na centralnym poziomie, gdzie każdy mecz jest tak naprawdę filmowany, analizowany, podgląda się inne drużyny. Dla mnie praca w Rozwoju była naprawdę super przeżyciem. Tak jak to zresztą powiedziałem, nie żałuję jednej sekundy spędzonej w Katowicach. Z działaczami rozstaliśmy się w bardzo fajnych stosunkach, bardzo pozytywnie. Wszystkie sprawy organizacyjne, finansowe na wysokim poziomie. Także życzyłbym sobie wielu takich pracodawców, jakich miałem, którzy wraz z rozstaniem, jak to się mówi, realizują wszystkie sprawy finansowe, dopinają wszelkich spraw organizacyjnych. Także cieszę się, że tam poszedłem, zobaczyłem, jak to wygląda. Wiadomo, człowiek chciałby pracować na tym poziomie wyższym, bo jak się czegoś spróbowało, to zobaczył, jak to wszystko funkcjonuje. No ale wiadomo, jak się nie dostanie żadnej oferty, to nie ukrywam, że dla mnie oferta Krzo będzie ofertą bardzo zadowalającą. Rafał.
Cóż, cały sezon... Przedwstępna umowa. Dla mnie przed sezonem dostałem konkretną propozycję ze Stali Stala Wola, czyli też z hutniczego miasta. Cel był tam jeden i praktycznie można powiedzieć dookoła tego celu wszystko było budowane, ponieważ zespół na wiosnę tamtego roku, jakby sezonu 2015-16 zdobył chyba 6 punktów i faktycznie drużyna została rozebrana praktycznie do zera. Moim zadaniem było zbudować zespół na miarę utrzymania się w drugiej lidze i zbudować zespół, który powalczy, a wiadomo, że teraz PZPN przeznaczył bardzo duże środki finansowe na taki system Pro Junior, w którym kluby są, które wystawiają zawodników młodzieżowych i wychowanków, dostają określone gratyfikacje. Powiem szczerze, że pierwsza runda, te początki były bardzo, bardzo trudne, ponieważ przegraliśmy praktycznie razem z Pucharem Polski 4 mecze i nie było nadziei praktycznie na jakąś poprawę, ale budowa tego zespołu, wiadomo, jednak to wszystko musi mieć jakąś etapizację i powoli zespół się zaczynał zgrywać i w sumie w tej rundzie jesiennej razem z tymi meczami awansem, które się grały wiosną, zdobyliśmy 24 punkty i wszyscy naprawdę wypowiadali się bardzo pozytywnie o tym klubie. Poza tym rywalizowaliśmy z następnym klubem z Podkarpacia, jeśli chodzi o ten Pro Junior system, bo zajmowaliśmy drugie miejsce i wiadomo, naszym zadaniem było przede wszystkim utrzymać to miejsce, bo to są bardzo duże środki finansowe dla klubu. Cóż, wiosna już nie była taka różowa, mimo tych, bo szczerze, wiele rzeczy się złożyło, bo na to przede wszystkim początek, który nie mogłem być trenerem, ponieważ tam dostałem jeszcze za poprzednią rundę, powiedzmy, zawieszony przez PZP, tam dostałem czerwoną kartkę za zbyt gwałtowne reagowanie na wydarzenia boiskowe. Dostałem dwa mecze kary i to też, powiem szczerze, gdzieś tam miało wpływ na pewno, ponieważ ten młody zespół na początku, jak tych punktów nam nie zdobywaliśmy, troszeczkę się wystraszył, powiem szczerze, i do samego końca praktycznie trzeba było walczyć tam o utrzymanie. Ja rozstałem się z klubem praktycznie z końcem kwietnia. Klub oczywiście bez problemu tam się utrzymał w tej drugiej lidze. Cel był utrzymanie i to drugie miejsce w tym Pro Junior system i to było najważniejsze. Ja oczywiście jestem pośrednio zadowolony z całego sezonu, bo na pewno ogromnie zadowolony z doświadczenia, jakie zebrałem. Wiem, jak tak naprawdę jeszcze ciągle kluby z Podkarpacia, kluby ze Świętokrzyskiego, które nawet awansują, ciągle tak naprawdę jeszcze walczą, czy budują dopiero struktury, tak naprawdę mówię o sztabach szkoleniowych, mówię o zarządzaniu klubem, ale powiem szczerze, że uczą się naprawdę i to już przykład Mielca, że naprawdę poszli mocno do przodu i wiedzą, w którym kierunku klub musi iść, żeby były sukcesy. Ja oczywiście w tej chwili również rozglądam się przede wszystkim za pracą na poziomie centralnym, ale tak Tadeusz powiedział, jeśli nie będzie na pewno pracy gdzieś poza, że tak powiem, domem, no to oczywiście, jeśli by była taka oferta, to nie ukrywam, że na pewno tak jak on, tak jak ja, rozważymy wszystkie opcje, czy jest to najlepsze rozwiązanie dla mnie akurat praca w Krzow. No właśnie, bo dla was to jest taki gorący moment, bo to pomiędzy sezonami, czyli u was wakacji nie ma, bo telefon cały czas naładowany, głośnik ustawiony mocno, także wiemy, że tak jest. Panowie, nie uciekniemy od podstawowego pytania, które kibice na mieście zadają, a przychodzą tutaj przez całą wiosnę, mocno ściskali kciuki, no ale nie udało się, tak? Teraz już możemy powiedzieć, wiemy o tym, bo za chwilę ostatnia kolejka, nie udało się. Co według was jest tą przyczyną, że Krzo tego awansu drugiej ligi nie uzyskało w tym sezonie? No ja myślę tak, na pewno Darek zaczął ten jako trener tą rundę wiosenną i ja uważam, że zwolnienie Darka było pochopną decyzją.
Myślę, że na pewno w jakimś stopniu zmieniał te aspekty taktyczne, które chciał podporządkować swojej wizji i na to troszeczkę potrzebował czasu. Tego czasu tak naprawdę nie dostał. No, każdy zespół przechodzi jakiś kryzys. Przechodziła go Garbarnia, teraz przechodzi go Motor Lublin. Akurat ten kryzys kosztował go bardzo dużo, bo zwolnienie z pracy, zwolnienie z klubu. No, będę bronił tej swojej nawet opinii, bo nawet ja sam Darka tutaj proponowałem na trenera. Uważam, że troszeczkę zbyt krótko, zbyt mało miał czasu na to, żeby to dociągnąć do końca. Wiadomo, przyszedł następny trener, no i przede wszystkim jak dzisiaj możemy spojrzeć tak do tyłu, no to te mecze Wierna, Małogoszcz czy Spartaku Daleszyce, gdzie Krzoc remisowało, potrafiło wygrywać z Garbarnią, potrafiło remisować z Motorem, a wygrywać w tamtej rundzie, radzić sobie z najlepszymi. Gdzieś zabrakło tych punktów zdobywanych właśnie z tymi słabszymi rywalami. To w konsekwencji przełożyło się na ten wynik, który tak naprawdę jest dużym niedosytem. No tak, no jakby doliczył 4 punkty, byśmy w tej chwili mieli 65. I wszystkie mecze, bilans bezpośredni lepszy od spotkań z motorem z Garbarnią. I mecz o wszystko na Stali Rzeszów. Rafał, ty coś jeszcze wychwyciłeś? Powiem szczerze, że tak jak ja zapamiętałem sobie z tych naszych szkoleń i też z wywiadów, jak Michał Probierz mówił, że każdy zespół, który wchodzi do pucharów, to jest dla niego taki polski, który wchodzi do pucharów, to jest taki pocałunek śmierci. Ja uważam, że można tak powiedzieć, że Darek, dostając propozycję pracy, oczywiście ja też jak najbardziej podkreślę, to uważam, że to jest osoba godna tego stanowiska, ale dostał tak naprawdę pocałunek śmierci, albo po prostu działacze nie przewidzieli tego, że on jako ambitny trener, również młody, no nie będzie chciał przede wszystkim występować na boisku, a jednak był klasą sam dla siebie. Liczba, procent bramek straconych, szczególnie chyba u siebie na jesień, jeszcze jak za kadencji Tadeusza, już później, no to chyba świadczy, te liczby chyba najlepiej świadczą o tym, że jednak ta obrona była doskonale kierowana przez niego i ten zespół po prostu nie tracił bramek, wygrywał 1-0. I oczywiście tak, to jest moja zupełnie teoria, bo kryzys przechodzi każdy zespół i co do tego nie ma wątpliwości. Akurat ten kryzys trafił w momencie, gdy były te dwa mecze u siebie z teoretycznie właśnie słabszymi przeciwnikami, jak chociażby tutaj JKS Jarosław, tak, Krosno, gdzie to są zespoły gdzieś tam środka tabeli, i akurat zdarzyły się u siebie właśnie te porażki. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że ten kryzys gdzieś tam został na pewno zażegnany, a później brakło regularności, bo remisy chociażby na Unii, czy z Wierną, czy ze Spartakusem, no to tak naprawdę przesądziło, bo z takimi zespołami niestety zespół, który ma się liczyć o awans, czy grać o awans, musi regularnie punktować, a punktów, regularnych punktów z zespołami, które są niżej w tabeli, po prostu zabrakło. To słusznie Rafał zwrócił uwagę, bo w wielu komentarzach pojawiało się właśnie to, że my wiosną gramy gorzej w defensywie. Ja nie mówię, że poszczególni piłkarze grali gorzej, prawda, bo ciężko się do tego ustosunkować, ale jako zespół defensywnie graliśmy gorzej. Było to widać. Zawsze to jest, zawsze w takich sytuacjach, ja powtarzam, bo nieraz ocenia się transfer jakiś, przychodzi jakiś zawodnik i mówimy, oglądamy go na jakichś tam meczach przygotowawczych czy treningach i mówimy, nie jest wcale lepszy od tych, co, ale jednak mentalność zwycięzcy, mentalność, którą wprowadza i w szatni przede wszystkim, pomaga całemu zespołowi po prostu, czy całemu blokowi defensywnemu, powiedzmy, grać lepiej i takiego zawodnika zawsze warto mieć w zespole. A może, Tadziu, to twoja klątwa? Ja sobie przypominam taki wywiad nasz przed sezonem, kiedy doceniając wagę zespołów i ich wartość po połączeniu tych grup małopolskiej, świętokrzyskiej, podkarpackiej i lubelskiej, wtedy powiedziałeś, że realną wartością będzie zajęcie 5. miejsca. To było asekuranctwo, czy bardziej taki właśnie realną ocenę rzeczy? No, myślę, tutaj dobrze mi Tomek podpowiedział, żeby dobrze wybrnąć z tej opinii. Chłodna analiza, ale tak naprawdę no też trzeba wziąć pod uwagę, że jest w tej lidze parę drużyn, które tak naprawdę dysponują bardzo wysokim budżetem finansowym i tak naprawdę ściągnięcie dla nich zawodnika czasami nawet z wyższej półki nie jest jakimś wielkim problemem, bo dzisiaj się mówi o 3-2 milionach budżetu
w klubach Motor, Stal Rzeszów, Garbarnia Kraków, także myślę, że to jest najprostszy wyznacznik tego wszystkiego. No masz pieniądze, sprowadzasz sobie bardzo dobrych zawodników i zawsze takiemu klubowi jest łatwiej. No łatwiej się pracuje z zawodnikami ogranymi na wyższym szczeblu, którzy tak naprawdę znają ten fach. Trudniej jest, kiedy trzeba ściągnąć chłopaka z niższej ligi i go ogrywać, bo tak naprawdę dopiero te stopnie tej profesji swojej gdzieś się uczy, zdobywa, a tu czasami trzeba wyjść i wygrać mecz. Druga sprawa jest taka sprawa, że przyjeżdżają tu często drużyny, które na tym boisku styl gry jest taki, że 11 bronimy się i wyprowadzamy kontra. No i czasami jest tak, że musimy grać tym zaparkowanym autobusem musimy grać atakiem pozycyjnym. Tutaj zaraz kibice się złoszczą, że są te podania wymieniane, no bo inaczej się nie da. No nie da się piłki kopnąć gdzieś w cały czas pole karne, tylko gdzieś trzeba jakimś sposobem tę obronę rozmontować. No, czasami brakuje cierpliwości w tym wszystkim, że już teraz musi ta bramka paść natychmiast. No, mecz trwa 90 minut, czasami trzeba na tą bramkę czekać do 60 minut, aż ta bramka padnie, a przeciwnikowi jest tym łatwiej, że do kontrataku potrzeba dwóch, trzech zawodników szybkich i czasami Krzo się dało zaskoczyć tymi kontratakami i te zwycięstwa, tak powiedzmy, jak z tym Jarosławiem, czy tam już z Krosnem, no były spowodowane tym, że Krzo dziś chciało te straty szybko odrabiać, nastąpiła szybka kontra i porażki, jeśli chodzi o taktykę i tak dalej. Tak, i mecz się tym kończył. No tak to wygląda w piłce nożnej. No właśnie, panowie. No, przeszliśmy płynnie do dość ważnego aspektu głównego, czyli ta piłka to kibice już byli, a teraz te finanse, tak? Żeby te zespoły budować, żeby tych kibiców zadowalać. A na wiosnę spotkaliście się na szczeblu drugiej ligi. Wynik meczu? Rozwój Katowice, Stal Lwa Wola? 2-2, remisowaliśmy. Remis. I obaj byli niepocieszeni. Tak, że... No jak się nie dogadali, to byli niepocieszeni, no ale to taki fakt. Do czego zmierzamy? No fakt, nikogo nie urządzał ten remis. Zabraliście sobie punkty nawzajem, takie znajomości trzeba. Pracowaliście na szczeblu drugoligowym. To Krzo o ten drugi poziom rozgrywkowy walczy. Jaki was drugi budżet po awansie, albo jeżeli jest to możliwe, zespołu, który szykuje się do awansu, mieć pewien budżet, żeby sobie zaspokoić tak kadry, jak i całe zaplecze, tak? Bo pracowaliście długi, więc możecie troszeczkę kulis? Powiem szczerze, że też ekonomistami nie jesteśmy. Chcielibyśmy się zająć głównie zespołami. Ja wiem, że w czym rzecz, mówiąc o ekonomiści, bo mówimy, na przykład rzucamy jakimiś setkami, tysiącami, milion 200, milion 500. No na pewno 1 500 000 złotych wystarczy na prowadzenie drugoligowego zespołu. Z tym tylko, że doskonale wiemy, że jak teraz są podręczniki licencyjne, muszą być grupy młodzieżowe, te grupy muszą być wciągnięte, są trenerzy, których trzeba zatrudniać, to grupy młodzieżowe, które uważam przy jeszcze Pro Junior, powtarzam, w tych ligach centralnych od drugiej ligi jest promowane i duży nacisk jest kładziony na tą młodzież, czyli tam też te środki muszą być przekazywane, więc często naprawdę następuje do wielu takich przekłamań czy pomyłek, bo chociażby Stalowa Wola też funkcjonuje jako sportowa spółka akcyjna tak naprawdę, gdzie ten budżet może być na poziomie, nie wiem, 1 000 000 zł, ale jest też ZKS, który utrzymuje grupy młodzieżowe i tam jest tak, i tam jest jeszcze inaczej, więc całość może to generować 2 miliony złotych, ale ja wiem mniej więcej, jakim ja budżetem dysponowałem, ponieważ otrzymałem, no nie mogę oczywiście tych liczb powiedzieć, ale otrzymałem konkretną kartkę po prostu z finansami, jakie tutaj może być i ja mogę, ja powiem szczerze, że robiłem to w prosty sposób, rozpisywałem 11 pozycji, jeśli strzelam, mam budżet teoretyczny 10 tysięcy złotych miesięcznie do wydania, więc jeśli na daną pozycję 11 tysięcy, bo jest 11 pozycji, więc wiadomo, że mogę 22 zawodników najlepiej mieć w kadrze, więc każdemu po 1000 zł, ale jednemu dam 1500, to na drugiego jest tylko 500, powiedzmy, prawda? I to się, i mniej więcej tak to, ja powiem szczerze, tak to się mniej więcej układało. Wiele czynników decyduje. Kwestia jest też tej jakby podzielności prawnej, tak? W klubach, bo Krzo jest też klubem wielosekcyjnym, tak? Ale jeśli chodzi o piłkę, jest to oddzielny byt, tak, także tak. Rafał, nie ma z tym problemu.
Nam bardziej chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, podałeś tą kwotę, tak? I załóżmy, że z całym... 1 200 000 500 000, to są te pieniądze, tak. Które my tutaj mamy, czyli no, dobra baza, tak? Bo wy musicie to ocenić, bo pracowaliście teraz, tak, dobra baza. Dobra baza. Boiska rezerwowe. Mamy też mnóstwo byłych wychowanków, którzy mieszkają w Ostrowcu, odchodzą koszta utrzymania tych ludzi, znalezienia im mieszkania i całego tego... Jest szkoła mistrzostwa sportowego ogólnie, szeroko centralny ośrodek. Dokładnie, fajnie było, do tego za chwilkę dojdziemy. Tadziu? Na przykładzie rozwoju? No, myślę, że całkowicie inny region. Tak, na przykładzie rozwoju to myślę, że tam to można w samych superlatywach o tym mówić, bo tak naprawdę wyjazdy były tam, wiadomo, są też i długie wyjazdy, ale z reguły były to dzień przed meczem wyjazdy na takie zgrupowanie przedmeczowe. Oczywiście trening, jakieś obiady związane z dwoma treningami, które się tam prowadziło, czy we wtorek, czy w czwartek, zawsze to był taki zwyczaj. Pomijając już oczywiście, że zawodnicy już muszą mieć umowy związane z określonymi paragrafami, bo to jest wszystko w Polskim Związku Piłki Nożnej, sprawy odżywek, asystentów, analityków, fizjoterapeutów, także no jest to trochę tych sztab ludzi do utrzymania. Dlatego te koszty były spore w tym rozwoju na tą drużynę. No, czyli wiemy, że ten skok sportowy to też jest skok organizacyjno-finansowy, prawda? I znaczy, nie ukrywajmy, największym skokiem, jeśli chodzi o ligi, bo jak obserwujemy, chodzi też o budżety w ogóle, o sposób, o warunki treningowe, prawda, o treningi, bo doskonale mówimy o KSZO. KSZO trenuje 4 razy w tygodniu, wiadomo, że te treningi są 4 czy 5 razy, bo wiadomo, część pracuje tak, żeby pracują chłopaki, żeby być 3 razy w tygodniu na treningu. No, w drugiej lidze jest to nie do pomyślenia, powiem szczerze, więc... Ale Rafał, umówmy się, że nie wszyscy drugoligowcy są zawodowymi piłkarzami, prawda? Są też ludzie, którzy pracują na kopalniach, są też tak jak błękitni strażacy, którzy są na etatach, które trzeba godzić. To są wyjątki potwierdzające regułę, a raczej trzecia liga to już jest reguła. Tak naprawdę ludzie pracujący, ludzie jeszcze lub ambitni młodzi chłopcy, którzy chcą wyskoczyć wyżej. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że największy przeskok, jeśli chodzi taki finansowo-personalny, infrastrukturalny, jest między trzecią a drugą ligą, bo między od drugiej do pierwszej już, to naprawdę no, to są te same wyjazdy praktycznie, to jest już cała Polska Centralna, wiadomo, Ekstraklasa, to są zupełnie już, to jest z pierwszej ligi, jak się tak, właśnie chociażby Sandecja Nowy Sącz, która awansowała, tylko jak rozmawiam z jednym z presów, który naprawdę bardzo blisko był jego zespół akurat awansu do Ekstraklasy i pytam się, no ale co wy, prezesie, co wy z tymi pieniędzmi tak naprawdę, co wy zrobicie, jak wy awansujecie, przepraszam, co wy zrobicie, jak wy awansujecie? On mówi, no na razie to ja nie wiem, na co mam wydać te pieniądze, bo wiadomo, takie pieniądze dochodzą, takie transze z Kanal Plus, spraw telewizyjnych, że oni mają budżet na poziomie 5 milionów, nagle dochodzi dodatkowe 15 czy 20, prawda? No to są, czy tam, no 2 razy tyle, prawda? No to są już gigantyczne pieniądze i jedyne co, o co trzeba zadbać, to o to, żeby mieć płytę podgrzewaną praktycznie i światła. I reszta to są finanse, które klub nie wie po prostu na co, w tym początkowej fazie oczywiście, na co wydać. Daj nam Boże takie problemy w przyszłości. To jest taka pewna zdobycz. Ciągle zarządzanie. Wychodzi na to, że tego budżetu, tak powiedzmy sobie, nie trzeba ani podwajać, ani nie potrajać, prawda? Trzeba wzmocnić ten budżet. Ale teraz, panowie, zabawmy się w taką futurologię troszkę. 1 lipca faktycznie przejmujecie zespół KSZO. Jaką macie wizję, co robicie? Po analizie tej gry naszego zespołu, uzupełnienia składu. Jak byście to ocenili? Rozmowa jest z prezesem KSZO, czy? Bo to jest jak rozmowa o pracę po prostu. Nie, nawet jest online. No, przede wszystkim cel, nie? Cel, jakim KSZO... No, oczywiście, jak znam życie, to cel jest jeden, awans. A później jest weryfikacja. Jak się da z tymi zawodnikami, którzy zostali. A prawda jest taka, no trzeba to wzmacniać tą drużynę. Szukać jeszcze... Po pierwsze utrzymać, czy on, tak? No, jak najbardziej. I przede wszystkim poszukać też młodzieżowców, bo ci teraz już odchodzą i teraz w tych miejscach, tych odchodzących, trzeba rocznikowo znaleźć takich, którzy poziomem gry nie będą tej drużyny osłabiać, a jeszcze można powiedzieć, że ją wzmocnią. Także
Także tu jest na pewno jakiś taki plan do zrealizowania. Ja uważam, że przede wszystkim budżet tak naprawdę. Budżet zdecyduje o tym, jakich zawodników KSZO może pozyskać, bo ja jestem absolutnie przekonany, że na poziomie województwa świętokrzyskiego, czyli do 100 km tak naprawdę dookoła jest pełno Starachowice, Skarżysko, Radom, tam zamykając powiedzmy Kraśnik, gdzieś nawet do Pińczowa, Kielce w tej chwili wiadomo ogromne zmiany, tak samo w Koronie, więc jest pełno zawodników na poziomie tutaj trzeciej ligi, którzy by dali gwarancję jakiejś jakości. Nie wiem, czy to będzie, bo trzeba sobie też powiedzieć, że na ten moment wiemy, jakimi mniej więcej budżetami dysponuje chociażby właśnie Stal Rzeszów czy Motor Lublin, ale przede wszystkim są to miasto wojewódzkie. Tam jest ogromne ciśnienie też na awans i KSZO przyjdzie rywalizować po prostu z tymi miastami wojewódzkimi. No wiadomo, że w Rzeszowie są dwa miasta, dwa kluby i jeszcze do tego dochodzi Motor, który zdobył, chyba stracił tak naprawdę do tej pory 5 punktów w tej rundzie, więc wiadomo, że odpaliło niesamowicie i tylko wiadomo teraz akurat porażka na Radzyniu z tego co tam śledziłem i przekreśliła ich gdzieś tam, chociaż nie do końca te szanse na awans. Nie można tutaj absolutnie deklarować, że celem numer jeden ma być awans. Najpierw trzeba dokładnie określić, jakie są że tak powiem, potrzeby zespołu personalne, takie personalne zespołowe dookoła zespołu, bo wiadomo, że ten sztab, czy chociażby masażysta, po prostu to muszą być rzeczy, które muszą być w klubie bezwzględnie zapewnione i dopiero wtedy można myśleć o tym, co można zrobić po tych kilku meczach. No ja się tu jeszcze nie zgodzę z Rafałem, że tam powiedzmy, że z tutaj tych drużyn okolicznych sobie można wybrać zawodnika, nie, bo to są kluby, które gdzieś tymi zawodnikami jakąś tam umowę mają podpisaną i wyrwać zawodnika czasami bardzo dobrego powiedzmy z klubu czwartoligowego trzeba się liczyć z konsekwencjami, że zaraz krzyczą takie kwoty, po prostu, że jest tego zawodnika trudno wyrwać. Mówisz o zimie, nie? Bo teraz jest jeszcze jak są te status amatora, bo to też przerabialiśmy, no to w lecie jest po prostu łatwiej, ale to naprawdę musiałyby decyzje bardzo szybko zapadać. Natomiast w zimie masz całkowicie rację, że wyrwać jakiegokolwiek zawodnika, zresztą tutaj jeździliśmy też, bo byłem akurat wtedy trenerem rezerw, jak Tomek byłeś prezesem i wiadomo też i mieliśmy marzenia, prawda, żeby stworzyć jakiś tam przede wszystkim ludzi związanych z Ostrowcem, nawet te rezerwy, które by były jakby taką trampoliną dla tego, co się działo wtedy w pierwszym zespole, bo to był poziom drugiej ligi u Roberta Kasperczyka, prawda, ale gdzie myśmy nie pojechali wtedy w styczniu, to po prostu no nie było mowy, bo oni mieli wszyscy amatora, nikt nie chciał ich puszczać po prostu, a grali tam za darmo, chłopcy byli niezadowoleni, ale przychodzili na mecze, bo po prostu lubią grać w piłkę. No tak i myślę, naprawdę, że ta ścieżka zabrania zawodnika z Korony Kielce to też nie jest taka prosta, bo tak naprawdę znamy animozje, jakie są pomiędzy KSZO Koroną i w aspektach i działaczy i kibiców, także tu też bym powiedział, że to nie jest taka prosta droga. Oczywiście, że każdy taki nurt czy kierunek trzeba rozpatrywać osobno, bo inaczej się pozyskuje, tak jak mówimy, czwartoligowca czy z okręgówki chłopaka, który gdzieś tam może grał, ale teraz ze względu na pracę lub takie, a nie inne warunki po prostu gra w czwartej lidze, a zupełnie inaczej, gdzie była taktykę wyczekania, prawda, że kto tam będzie, że tak powiem, odpalony czy skasowany w takiej Koronie, no to ewentualnie jest szansa, że chociażby wiem, że Jamrus w taki sposób trafił do KSZO, prawda? Odwróćmy może, Rafał, pytanie. Czy widzicie takiego piłkarza w naszym klubie w KSZO, który mógłby przebić się do tej wyższej klasy rozgrywkowej, do poczuć tego smaku dużej piłki? Bo z tego, co wiemy, ostatnie transfery, to powiedzmy, ostatni transfer duży, prawda, to Marcin Kaczmarek, który nie był naszym wychowankiem, trafił do Korony, nawet oficjalnie podano kwotę 700 tysięcy złotych. Czyli zamykamy budżet. Czyli zamykamy budżet, ale chodzi mi o to, że tak, Mariusz Job, Paweł Kapsa, to byli ostatni piłkarze, na których KSZO przy tak dobrym szkoleniu, prawda, jednym z wzorcowych, powiedzmy sobie, w oparciu nawet ostatnio o szkołę mistrzostwa sportowego, na którym zarabia, prawda? To jak to czynią inne kluby?
Ja tutaj mam takie swoje obserwacje oczywiście, bo to tyczy się całej Polski, że no wtedy no, mówimy o Mariuszu Jo, czyli roczniku gdzieś tam lat 87-8, 80 latach, gdzie tak naprawdę no, ja też jestem z tych lat i nas tak naprawdę wychowywał sport i to było zupełnie inaczej wtedy. Przede wszystkim bardzo ważne, ja ciągle powtarzam, najważniejszą, nie wiem czy najważniejszą, ale bardzo ważną rzeczą jest to, żeby trener był pasjonatem, żeby trener miał bardzo dobre podejście do dzieci, żeby on był też po trochu ojcem. Ja sami gdzieś mamy akademię swoją na terenie Ostrowca i wiemy doskonale, że często, cóż, no trzeba to powiedzieć też, często bardziej trzeba trenować rodziców niż te dzieci, bo te dzieci są często takie zagubione, no naprawdę często chcą, są utalentowane, natomiast to rozdwojenie jaźni, które następuje często, że trener mówi to, rodzice mówią zupełnie co innego, powoduje, że to dziecko nie do końca jest w stanie pokazać swój talent. I jestem absolutnie przekonany, że część tych dzieciaków oddana do innego miasta, gdzie już jest poza rodzicami tak naprawdę, gdzie poczuje skalę trudności też, jest w stanie się rozwijać. Bardzo często jest, bo wiele szkół jest naprawdę, które bardzo ciężko pracują, żeby sobie wychować utalentowanych wychowanków przede wszystkim. Byłem w Stalowej Woli, jest Stelmach chociażby wychowanek w składzie, jeden. Byłem w Stali Mielec, nie ma żadnego chyba wychowanka, gdzie nawet system w tych młodzieżowych... Miał 6-7 w dobrym okresie. No, gdzie nawet ten system się w szkole mistrzostwa sportowego, byłem tam w Mielcu, zmieniał, grać dwójką napastników, żebyśmy sobie wychowali napastnika pokroju Grześka Laty, powiedzmy, a jednak dopiero po odejściu ci ludzie gdzieś tam byli w stanie pokazać pełnię swojego talentu. I to samo jest w Ostrowcu, że tutaj jestem przekonany, że część młodych chłopców, którzy są utalentowani, a oderwani jednak od tych rodziców, będą w stanie pokazać więcej niż w tym własnym takim wygodnym środowisku. To mówisz o was dwóch, bo wy obaj nie jesteście wychowankami Krzyła, powiedzmy, że Bożyszczami tu mówiliście na tym stadionie, prawda? Obaj. No to bardzo miło to słyszeć, Tomek, od ciebie. No. No Tadziu, jest taka prośba, żebyś dwa kółeczka zakręcił, bo wiesz, ludzie no, siedzą na tych trybunach i cały czas wspominają te twoje kółeczka. Panowie, tematów o strukturze klubu, jak to powinno wyglądać, o scoutingu, bo o tym wszystkim krążyliśmy, o finansach mogliśmy rozmawiać. Antena nie jest z gumy, ludzie to muszą przetrawić, obejrzeć. Ja myślę, Darku, że takich zacnych gości padałoby zaprosić jeszcze kiedyś i o piłce porozmawiać. Obiecujemy, że to zrobimy. Tymczasem zaprosimy razem z naszymi gośćmi na turniej ogrody, który 23 lipca rozpocznie się po raz kolejny. To jest nasza perełka piłkarska, amatorska. Graliście? Tak, ja grałem, bardzo fajnie. Wasze rzeczywiście z Akademii, z Kadeta, czy z Galacticos, czy z Krzyżów, wszyscy tam uczestniczą. Więc 23 lipca rozpoczynają się piłkarskie ogrody. Zapraszamy serdecznie naszymi gośćmi, a panom trenerom, Darku, dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy im tej posady, bo my ich lubimy. Życzymy im tej posady, powiedz tak, szczerze. No. Znaczy, pozdrawiamy wszystkich kibiców Ostrowieckiego Krzo. Serdecznie dziękujemy panom za wizytę w takim zaimprowizowanym studio. Na pewno będziemy się jeszcze wielokrotnie widzieć, rozmawiać o piłce, temat rzeka. Państwo niech czytają Gazetę Ostrowiecką, oglądają lokalną telewizję Krzemionki. Chyba jeszcze w czerwcu zmieścimy się z jeszcze jednym odcinkiem magazynu Sportowy Ostrowiec. Dziękujemy ślicznie za uwagę. Żegnamy Państwa. Tadeusz do widzenia. Ostrowiec, Rafał Wójcik. Bardzo miło. Kisiel, Tomasz Fąk. A my idziemy na karnego strzelić.